Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę na nadużywanie czasownika ulokować. Więc Lewan, nie tylko Lewandowski, ulokował piłkę w siatce, ale ulokowano gości w hotelu, ulokowano w takiej czy innej, czy na takiej czy innej kwaterze. Czy nie za dużo tego ulokowania? Pewnie tak, proszę Państwa. Oczywiście słowo, no, które przeciętny użytkownik języka powinien znać. Ale proszę Państwa, czy to jest ulokować, czy to jest posiadać, czy to jest iż, czy to jest ważki? A więc naumyślnie wymieniam takie słowa, które odznaczają się tym, że nie są słowami codziennymi. Bo tak na co dzień to powiemy, że, a nie iż. Bo tak na co dzień powiemy, że coś jest ważne, a nie ważkie, prawda? Na co dzień powiemy mieć, a nie posiadać. I teraz Państwo rozumieją, o co mi chodzi. Te wszystkie słowa takie troszkę uroczystsze, takie właściwie w codziennej polszczyźnie nieobecne, w polszczyźnie rodzinnej, kiedy one w czyichś wypowiedziach zaczną się pojawiać wyraźnie, często, wtedy zaczynają denerwować, zaczynają irytować. Ja już chyba Państwu kiedyś opowiadałem, że odrzuciłem pewną bardzo znaną książkę tylko dlatego, że jej autor używał bez przerwy tylko i wyłącznie archaicznego słowa jeno. Ani razu nie powiedział tylko, wyłącznie, jedynie, to było jeno i jeno. Trzasnąłem tą książką w ścianę po przeczytaniu 100 stron, a jeszcze miałem 500 do przeczytania. Tak mnie to zirytowało, prawda? Przecież form tylko, jedynie, wyłącznie, ja bym w ogóle nie zauważył. I spokojnie książkę doczytałbym do końca. A zatem moje gorące ostrzeżenie stylistyczne. Uważajmy na słowa rzadko używane, które są takie książkowe, kancelaryjne, archaiczne, nadużywane, stylistycznie rażą. To tyle na dziś. Dziękuję serdecznie.